Panie pośle, w trakcie forum ekonomicznego w Karpaczu brał pan udział między innymi w dyskusjach dotyczących strategii farmaceutycznej. To taki dokument, w sprawie którego bardzo podzielone są głosy. I firmy innowacyjne i generyczne nie zgadzają się z różnymi zapisami, ale z zupełnie innych powodów. Jak pan myśli, w jakim kierunku pójdzie ta legislacja i jaką rolę może tutaj odgrywać właśnie Parlament Polski oraz Sejmowa Komisja Zdrowia, w której pewnie pan zasiądzie? No, pewnie to jest domena Unii Europejskiej, bo to są dyrektywy europejskie. Jest taka strategia, żeby jednak ujednolicić to, co jest związane z dopuszczeniem danego leku na rynek z jednej strony, z drugiej strony to, co jest clue każdego programu, a zwłaszcza to ważne dla firm innowacyjnych, to znaczy długość trwania patentu, czyli ochrony patentowej. Ja sądzę, że jeżeli chodzi o parlament, to wola tu jest jednoznaczna, żeby wszystkie te sprawy jednak zmniejszyć czasowo. Ja wiem, że my jesteśmy stosunkowo opóźnieni, jeżeli chodzi o przyjmowanie patentów i wprowadzanie na polski rynek leków innowacyjnych. Tym niemniej myślę, że dojdzie do pewnego ograniczenia tego czasu i nie tak łatwo będzie ubiegać się o dalszą ochronę patentową. Ale tak to jest, że interesy w Unii Europejskiej są na tyle rozbieżne, że sądzę, że ani firmy farmaceutyczne, ani być może Parlament Europejski jakiegoś takiego konsensusu na zasadzie twardych stanowisk nie uzyskają. Rynek europejski jest dużym rynkiem, w związku z tym sądzę, że firmy innowacyjne i nie będą musiały się zmierzyć ze skróceniem i ujednoliceniem ochrony patentowej. To będzie dla nich duże wezwanie, ale nie sądzę, żeby wbrew temu, co się mówi, że firmy innowacyjne rynek europejski odpuszczą. 500 milionów ludzi, które odkładają w różnych systemach składkę zdrowotną przeznaczoną na refundację, jest tak duży, że nie wyobrażam, żeby jakakolwiek firma mogła odstąpić, obrazić się i odstąpić od brania udziału w rynku europejskim. To jest kwestia czasu. Sądzę, że to porozumienie będzie wypracowane na zasadzie pewnego konsensusu, zbliżenia stanowisk i kompromisu, a nie dyktatu jednej ze stron. A jeżeli chodzi o polską politykę lekową, czy spodziewa się pan, że teraz będzie jakaś zmiana w niej? No bo wiadomo, że niektóre środowiska liczą na przykład na to, że te rozwiązania apteka dla aptekarza zostaną wycofane. Część firm liczy na to, że będą miały lepsze warunki finansowania leków. No tutaj tych interesów jest strasznie dużo. Ja zacznę od funduszy na refundację leków. On jest ograniczony. Jest zapisany w ustawie nie więcej niż 12% bodajże wszystkich wydatków narodowego. 17. O, chyba nie 17. Chyba 12. Maksymalnie 7. 12, ale to nie będziemy tutaj. 12% budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia i pewnie przesunięcie tego będzie bardzo trudną rzeczą, więc zawsze będziemy się obracać w określonym pułapie dostępnych środków. To po pierwsze. Po drugie, no, cieszymy się przywilejem tego, że polskie, że państwo polskie, czy Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje leki po cenach wynegocjowanych z Ministerstwem Zdrowia i te warunki, które stawia Ministerstwo Zdrowia, niezależnie kto rządził w ministerstwie, zawsze były takie, że jednak leki, które wędrowały na rynek polski, były tańsze. Myślę, że ten trend zostanie utrzymany. Jesteśmy społeczeństwem, które byłoby w stanie zapłacić takie ceny jak Francuzi czy Niemcy. Bardzo dziękuję za rozmowę.